Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry, witamy. Witam serdecznie. Dzień dobry. W pierwszej części programu, program będzie podzielony na dwie części. Chcielibyśmy porozmawiać o sprawie Lecha Wałęsy, o sprawie TV Bolka. Lech Wałęsa wczoraj wrócił do kraju i oczywiście od razu odbyła się konferencja prasowa. Lech Wałęsa mówi: przysięgam, ten podpis jest sfałszowany. Czy pan, panie redaktorze, widział tę konferencję? Jest co komentować? Nie widziałem, natomiast no, czy jest co komentować, no mamy tu księdza, to niech ksiądz się wypowie na temat upadku człowieka, na temat krzywoprzysięstwa i chyba było jakieś takie zapomniane słowa jawnogrzecznictwo czy publiczne zgorszenie, no bo człowiek, który chodzi z Matką Boską w klapie od 25 lat, łże w żywe oczy, w tej chwili idzie w zaparte, no przecież, no ja nie wiem, czy jest sens rozbierać to zdanie po zdaniu. No to, co mówił Lech Wałęsa, to są kompletne androny. Opowieści typu, ja tu pokażę 100 grafologów, którzy, niech pokaże chociaż jednego grafologa, który by zakwestionował te ekspertyzy Instytutu Zena, ponieważ no, nawet TVN-owi nie udało się znaleźć takiego grafologa jednego. Znaleźli jednego, który zaprosili do programu, powiedział, że jest absolutnie niemożliwe, żeby eksperci się mylili. Nie są to, jak zresztą twierdzi Wałęsa i media, które go pompują, nie są to żadni grafolodzy IPN-u, tylko jest to Instytut Ekspertyz Sądowych Zena, czyli taki najbardziej w Polsce szacowny instytut, który się zajmuje ekspertyzami różnymi. On oczywiście się może mylić, ale przecież to nie jest kwestia jednej ekspertyzy grafologicznej. To jest kwestia, że znaleziono jakiś jeden papier, czy nawet znaleziono 41 donosów, które wszystkie są napisane tą samą ręką Lecha Wałęsy. Tylko to jest kwestia no, wszystkiego, co wiemy od lat. Przede wszystkim tego, że to Lech Wałęsa jako prezydent starał się zniszczyć dokumenty Bolka i to jest, nie ulega żadnej wątpliwości. On teraz zrzuca to na nieżyjących, czyli na Andrzeja Zakrzewskiego i Lecha Falandysza. Wcześniej uparcie twierdził, że to Aleksander Kwaśniewski ze Zbigniewem Siemiątkowskim te papiery zniszczyli. Prawda jest taka, że on zażądał do swojego gabinetu wszystkich papierów Bolka. Oddał jakąś zaklejoną teczkę, na której napisał, że nie wolno tego otwierać bez jego osobistej zgody, mimo że nie miał takich uprawnień. Otworzyli to komisyjnie właśnie za czasów jego następcy Aleksandra Kwaśniewskiego ludzie z ministerstwa i stwierdzili, że karty zostały powyrywane i zniknęły. No to, przepraszam, najprostsze pytanie. Jeżeli ktoś, powiedzmy, jest niesłusznie oskarżany, tak, że Lech Wałęsa był niesłusznie oskarżany, to był ktoś inny tym Bolkiem, to czy ktoś niesłusznie oskarżany niszczy dowody swojej niewinności? No bo wydaje mi się, że nie ma takich idiotów na świecie. No i chyba nie ma jakich idiotów na świecie, którzy uwierzą w to, że Lech Wałęsa wziął te papiery, zobaczył, a wyjaśniło się, to nie ja, to kto inny był tym Bolkiem, po czym srów wziął to wszystko, spalił, zniszczył, żeby nigdy sprawa nie została wyjaśniona. Mieli później trochę więcej pracy w udowodnieniu tego. No tak, a czy nie jest idiotą ktoś, kto uwierzy w to, że Lech Wałęsa wygrywał jak chciał w Totolotka w tych latach 70., bo przecież to budziło zdziwienie stoczniowców, a skąd on ma kolorowy telewizor, a skąd on miał na pralkę, no to takie luksusy w owym czasie. Wałęsa mówił, w Totka wygrałem. Kiedy potrzebował, to wygrywał. I właśnie jego żona w swojej biografii tak napisała, że to jaki Pan Bóg mądry, że kiedy oni potrzebowali, to Lechu tak wygrywał, a przecież gra cały czas, a potem już nigdy nic nie wygrał. No muszę powiedzieć, że nie mam aż takiej wiary jak pani Danuta Wałęsowa i nie sądzę, że to Pan Bóg się osobiście fatygował, żeby mu te wygrane załatwić, raczej oficer prowadzący i jestem przekonany, że gdyby istniały archiwa Totolotka, bo pewnie zostały w czasie prezydentury Wałęsy zniszczone, tak jak archiwa pracownicze w Stoczni Gdańskiej i wiele innych rzeczy, no to gdyby te archiwa istniały, to dałbym sobie rękę obciąć, żeby tam ani jednej wygranej obywatelowi Wałęsie Lechowi nie wypłacono. Moglibyśmy tak długo mówić, no tylko, że to nie jest kwestia faktów. No fakty są oczywiste. Jest kwestia rzeczywiście dla psychiatrów chyba do badania, bo Lech Wałęsa już tyle lat kłamał, wmawiał sobie, że to nie jest ważne, że on ich oszukał, bo to jest prawda, zapewne oszukał SB, ale że ich on oszukiwał, że coś nie liczy, więc że on nigdy nie był po tamtej stronie, w związku z czym no taki syndrom wyparcia to jest rzeczywiście do badań psychologicznych. Niemniej no, fakty są jakie są, no, mówiąc po naszemu, po ludzku, Lech Wałęsa kłamie potwornie i żyje w tym kłamstwie i brnie w to kłamstwo, a za
zabawne jest jeszcze to, że wciąga w to kłamstwo całą elitę III Rzeczpospolitej. No właśnie, no. Bo już jest taka też narracja, że Lech Wałęsa nie mógł niczego podpisać, bo on pisać wtedy nie umiał tak naprawdę. Niepiśmienny był, więc nie mógł podpisać. Mecenas Widacki z Krakowa, tak, to jest dość rozpaczliwa próba obrony. No, ja się raczej spodziewam, że teraz będą takie głosy typu z tamtej strony, takie głosy typu a grafologiczna ekspertyza to jeszcze o niczym nie przesądza, to jeszcze powinno być datowane węglem za 14, jeszcze powinni to zbadać astrologowie, no, diabli wiedzą, co jeszcze można wymyślić. No ale za dużo, naprawdę za dużo jest tych przesłanek, które się wszystkie ze sobą doskonale zgadzają. To też kwestia, myśmy te donosy znali, czy myśmy historycy znali te donosy wcześniej z kopii. I przecież książka Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka była taką pracą detektywistyczną wykonana. Przypomnę, ta cała sprawa zaczęła się od tego, że znaleziono kopię tych donosów Bolka, bo technika pracy SB była taka, że agent miał swoją teczkę i tam były oryginały, natomiast oni robili odpisy i umieszczali ją w teczkach tych osób, na które rozpracowywali i na które tajny współpracownik donosił. To się nazywało, że to przechodziło w sprawach. No więc w 1974 roku było takie masowe odwerbowywanie w Stoczni Gdańskiej. Po grudniu 70 oni bardzo dużo agentów werbowali. Wtedy to był między innymi ten agent Bolek. W 74 partia uznała, że stocznia już jest spacyfikowana, że nie grozi jakieś kolejce, w związku z czym szkoda pieniędzy na utrzymywanie tylu kapusiów i wtedy też Lecha Wałęsy odwerbowano. A gdzieś tam chyba w 76 roku w ogóle sprawy tych śledzonych stoczniowców wsadzono do archiwum. Zapakowano to i to ileś tam lat przeleżało i Lech Wałęsa i jego ludzie to przeoczyli w czasie prezydentury, kiedy było to wielkie niszczenie archiwów. I w tych papierach Sławomir Cęckiewicz znalazł donosy Bolka, no po czym po prostu była rozmowa, panie Lenarciak, prawda? Jest taki donos, że agent Bolek mówi, że rozmawiał z panem o tym i o tym, tego a tego. No to pan Lenarciak, świętej pamięci zresztą, bo po tym jak zaczął mówić o Wałęsie, to mu się zdarzyło wpaść pod tramwaj jakoś tak dziwnie tajemniczo, więc pan Lenarciak powiedział, tak, to mógł być tylko Lech Wałęsa, bo ja tylko z nim wtedy o tym i o tym rozmawiałem. Prawda? I od takich przesłanek zaczynając, no, ogromną pracę ci historycy wykonali. Uważam, że wspaniali, niezłomni ludzie, którzy pokazali, zwłaszcza Sławomir Cęckiewicz, także jeszcze ukłony dla Pawła Zyzaka, pokazali po prostu, no, tak jak się człowiek powinien zachowywać, prawda, przeciwko wszystkiemu, przeciwko całemu potężnemu aparatowi kłamstwa, zastraszania. W tej chwili to, co widzimy, no to dzisiaj Lech Wałęsa jest groteskowy, ale jeszcze parę lat temu te jego pogróżki miały pewną moc, prawda, bo stał za nim Donald Tusk, wszechwładny, który rzeczywiście mógł złamać karierę i mógł, mówiąc językiem salonu, zgnoić człowieka, który się tam im stawiał. I nie zapominajmy o tym, jak dzisiaj obserwujemy te szpagaty, które Lech Wałęsa wykonuje. A czy ta sprawa dzisiaj jest jeszcze ważna? Czy sprawa Lecha Wałęsy ma w ogóle znaczenie? Z jednej strony widzimy, że ludzie są już trochę zmęczeni, mówią, już nie chcemy słuchać o tym Wałęsie w kółko cały czas i tak dalej. No ale z drugiej strony gdzieś tam cały czas też się o tym dyskutuje, komentuje, ludzie chyba chcą wiedzieć. No ma znaczenie zasadnicze, a dlaczego wszystkie, przyjąłem, że tak powiem, to może taka nieładna leninowska maniera używania nazwiska w formie rzeczownika, ale dlaczego wszystkie Michniki tak ochoczo kłamały razem z Wałęsą? Przecież ci ludzie doskonale wiedzą, to jest pytanie jak to oceniać, oni mówią, to był epizod, skończył się w 74 roku, później Wałęsa był zupełnie innym człowiekiem, nawet porównują go z Szawłem i Święty Pawłem, co jest... Powiedzmy sobie troszkę na wyrost, bo święty Paweł się nigdy nie zapierał tego, co robił, zanim się nawrócił. No ale oni o tym wszystkim wiedzieli, prawda? Dlaczego brnęli w kłamstwo, że nie, nic nie podpisywał? No, sprawa jest oczywista, to dotyka samej podstawy ustrojowej III Rzeczpospolitej, czyli Okrągłego Stołu. Bo powstaje pytanie, z kim właściwie Jaruzelski i Kiszczak się dogadali? Z przedstawicielami społeczeństwa, czy ze swoimi własnymi agentami, których społeczeństwo wcisnęli jako rzekomych przedstawicieli. No i to jest pytanie, na które prawie prędzej czy później sobie Polska musi odpowiedzieć, no bo pytanie pomocnicze jest takie, kto wyszedł lepiej na upadku komunizmu? No, kto po upadku komunizmu miał w Polsce lepiej? Sami komuniści czy ich ofiary? A jeżeli tak, no to pytanie, kto sprawił, że w taki, a nie inny sposób upadł komunizm, bo kiedy
Lech Wałęsa chodzi i powiada, jak to on obalił komunizm, prawda, i zjednoczył Europę i wprowadził w niej wspólną walutę, bo zdaje się, że w Kolumbii mniej więcej takie kawałki tam opowiadał. No, w Kolumbii to można im różne rzeczy mówić, że w Polsce białe niedźwiedzie chodzą po ulicach i oni w to uwierzą na pewno. Natomiast oczywiście, kiedy Lech Wałęsa mówi, że on obalił komunizm, to delikatnie mówiąc przecenia swoją rolę. Natomiast jeśli Lech Wałęsa powie, że on zadecydował, że w taki, a nie inny sposób upadł komunizm, to jest prawda. Z kim rozmawiano przy okrągłym stole? Nie, potocznie się mówi z Solidarnością. Nie, Solidarności nie było. Powstało takie ciało, które nazywało się Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie. I ten Komitet Obywatelski pochodził z nominacji Lecha Wałęsy. On sobie dobrał ludzi, z którymi chciał pracować, z którymi nie chciał pracować. Potem też odtworzono Solidarność, no, w takim kształcie, w jakim Wałęsa chciał, bo nie znalazł się tam, nie wiem, Andrzej Rospłochowski, prawda, który taki był, chyba bym go wskazał jako najbardziej, może nie jedynego sprawiedliwego, ale tak najbardziej sprawiedliwego w tej pierwszej Solidarności. Nie znalazł się tam Gwiazda, nie znaleźli się tam wszyscy ludzie, którzy się Wałęsie nie podobali, się nie znaleźli w tej odnowionej. Więc można powiedzieć, że Wałęsa rzeczywiście był takim dyktatorem opozycji w 1989 roku. On całkowicie sam zadecydował o tym, kto przejmie władzę od komunistów, i dlatego to jest teraz tak ważna sprawa, kim był Lech Wałęsa. Czy był bohaterem niezłomnym, działającym całkowicie niezależnie, czy był człowiekiem, na którego Kiszczak trzymał w szafie swojej, no wtedy pewnie nie w szafie, tylko ją trzymał w archiwum w magazynie MSW, ale człowiekiem, na którego były po prostu haki, i w związku z czym ta gra Wałęsy dzisiaj nabiera zupełnie innych barw. O tym jest tak naprawdę rozmowa, a nie ciekawostki o tym starym dziadku, który był kiedyś kimś bardzo ważnym, a dzisiaj jest tylko symbolem. A czy gdyby nie doszło do tego epizodu żony po wdowie, znaczy wdowy po generale Kiszczaku i rzeczy znalezionych w szafie, powiedzmy, czy dzisiaj byśmy jeszcze borykali się z jednoznaczną oceną, kim był Lech Wałęsa, czy to też by, powiedzmy, badacze w końcu... Myślę, żebyśmy cały czas się o to spierali. Zresztą, no, zobaczcie, no jest taki syndrom fachowy, to się nazywa wyparciem albo odmową wiedzy, tak to psycholodzy nazywają. No to jak ja to porównuję z ludźmi, którzy żyją jeszcze tacy do dzisiaj, którzy są gotowi wbrew wszelkim faktom mówić, że generał Jaruzelski był wielkim polskim patriotą, takim jak Piłsudski, prawda, ocalił Polskę przed komunizmem i przed okupacją sowiecką. I mają to tak głęboko wbite w głowy, że po prostu nie pogadasz. Więc Lech też ma, Wałęsa też ma taką swoją, prawda, grupę negacjonistów, którzy nawet, i to co najzabawniejsze, rekrutujące się z grona tych ludzi, którzy w 90-tych latach, ja już powiedziałem, po pierwsze oni doskonale wiedzieli o sprawie Bolka, więc kłamali razem z nim z innych względów. Po drugie, też zwrócę uwagę, że on się oparł na takim środowisku, którego tylko taktycznie wspiera tak naprawdę, bo przecież jeśli ktoś sięga pamięcią początku lat 90. tak zwanej wojny na górze, to Lech Wałęsa był wtedy kimś takim, jak dzisiaj jest dla tego środowiska Kaczyński. Tak? To był cham, nieporadny, który nie umie mówić, wyszydzano go, prawda? Tam towarzystwo w dobrym tonie było nosić takie koszulki, będę prezydentem, prawda, nie chcę, ale muszę, przyspieszać siekierą, mały Mussolini o nim pisał, Michnik. To wtedy tak by ta cała pogarda tych środowisk, która się dzisiaj dla człowieka prostego, która się dzisiaj wyraża pogardą dla tych, co biorą 500+, prawda, i tam psują celebrytom wakacje, bo się swoimi nikczemnymi personami szwendają w jakichś takich miejscach, prawda, gdzie tylko elity powinny wczasować, to wtedy ta pogarda była właśnie wylewana na Wałęsę, jak takiego chama, prostaka, prymitywa. Ja nie sądzę, żeby ta pogarda się zmieniła. To jest czysta taktyka po prostu. No musimy bronić Lecha, bo Lechu z nami, prawda, bo inaczej cały okrągły stół się wywali, bo inaczej ludzie będą zaraz z nich cholery. To znaczy, że Kiszczak miał papiery na faceta, który w naszym imieniu zawierał jakiś deal, a potem mówił, ja tutaj dla was wolność załatwiłem, tylko wicie, trzeba tego pasa zaciskać w tej wolności. No i jest tak, że te fabryki to muszą teraz należeć do komunistów, a nie do tych, co w nich... A wy tutaj
ciemno to tyrajcie, bo powiemy, że jesteście roszczeniowo nastawieni i sobie nie radzicie w transformacji. To wisi w powietrzu. Myślę, że to różnica jest taka, że te papiery z szafy Kiszczaka są dowodem absolutnie niezbitym. Wcześniej takiego absolutnie niezbitego dowodu brakowało. Była dedukcja, było mnóstwo dowodów pośrednich, natomiast zawsze mogli i mówili stronnicy Weissa, no ale gdzie jest papier przez niego podpisany? No to jest, myślę, że prawda by tak czy owak wygrała. No, nie ma nigdzie, przepraszam za porównanie, nie porównuję osób, tylko mechanizm. No, nie ma nigdzie papieru, gdzie było napisane, nakazuje dokonać Holokaustu, podpisany Adolf Hitler. Prawda? Jest taki historyk brytyjski, David Irving, który na tym jedzie i uparcie twierdzi, że skoro nie ma dowodu, to znaczy, że Hitler nie wiedział, nie można go obciążać. To myślę, że nikt o tym nie wie. No, czasami nie ma dowodu, czasami jest tak, że sąd prowadzi procesy poszlakowe, skazuje za morderstwo bez dowodu na poszlakach, albo nawet jak trupa nie ma, prawda, bo został zniszczony, więc ta prawda by wygrała tak czy owak. I tak czy owak byłaby jakaś część, jakieś grono ludzi tym bezpośrednio zainteresowanych, którzy będą łgać do upadłego i w życiu po prostu nie przyznają, że to było tak, jak było. Tylko, że jest też spore grono ludzi, wiele osób, które po prostu wierzą w Lecha Wałęsę, a nie do końca mają związki czy z Gazetą Wyborczą, z mediami, z tą grupą polityczną, zbierają kwiatki, tak. Róże będą teraz wysyłali, tam 1000 czy tam 2000 róż dla Lecha Wałęsy. Przecież mają dowody. O co chodzi? O to, że to jest IPN pisowski. Jak się mówi, chociaż oczywiście decyzja tak, o tym... Na pewno to, że część z nich na przykład nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu, no bo to jest człowiek, który ma ogromną czarną legendę zbudowaną. Poza tym, powiedzmy sobie, trudno go lubić. No też ma takie swoje cechy jako polityk, które sprawiają, że nie cieszy się wielkim zaufaniem społecznym, więc strategia mówienie, patrzcie, to ten Kaczyński atakuje Wałęsę, no to na pewno mu o coś chodzi. Ale przecież to nie Kaczyński atakuje Wałęsę. Te ekspertyzy zamówił Instytut Pamięci Narodowej jeszcze pod poprzednim zarządem mianowanym przez Platformę Obywatelską i PSL. Tutaj akurat mówię, że to PiS ściga Wałęsę, no to jest czysto propagandowe. No i oczywiście propaganda zawsze jakoś jest skuteczna, jeżeli przez 25 lat ludzie słyszeli wszędzie, nie tylko w polskich mediach, ale i w zagranicznym, że to jest bohater, że to jest bohater. No to mają wbite w głowy, że to jest bohater i nie jest łatwo tak zmienić. Poza tym no jest taki mechanizm psychologiczny, że człowiek oszukany nigdy nie chce wierzyć w to, że został oszukany. Zawsze nawet gotów jest oszusta wybielać, jak... Były takie sprawy typu, nie wiem, czy ktoś jeszcze pana Grubelnego, który ludzi ochrzanił z pieniędzy w bardzo bezczelny sposób, to potem ci, którzy najwięcej ich on okradł, do końca, do upadłego, mieli takie stowarzyszenia, tworzyli i bronili go i twierdzili, ponieważ on oczywiście, każdy oszust powiedział, że to nie jego wina, że to jakieś państwo, jakieś ciemne siły państwowe te pieniądze ukradły, a on się musi biedny ukrywać. I ci ludzie właśnie, ci, którzy najwięcej stracili, najbardziej mu wierzyli, no bo taki jest po prostu mechanizm czepiania się pewnej wiary, że się nie myliliśmy. No ludzie nie chcą zmieniać zdania gwałtownie. To zawsze jest proces długotrwały. Tak jak być może powstanie niedługo Stowarzyszenie Obrony Marcina P. z Pomorza, który też w złocie gdzieś tam się, że tak powiem, w obszarach złota się poruszał. Taki pewnie wciąż będą zwolennicy Lecha Wałęsy. Może mu będą różyczki wysyłać też ci, którzy zainwestowali w Amber Gold. W złoto i róż. Po 11 złotych jedna taka róża dla Lecha Wałęsy kosztuje. Otóż to. No, natomiast czas jest wartością policzalną bardzo mocno też, jak i pieniądze i złoto. No czas nas goni, niestety musimy oddać głos do Wam na wiadomości. Po wiadomościach wrócimy w drugiej części z kolejnymi gośćmi. Naszym gościem w pierwszym odcinku audycji Rzeczy Świata był Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy.